Siema, siema, z tej strony Bloody Sisa, to jest drugi odcinek z nie wiem czego, ale jak zrobić tapetę, odcinek number two. Ja, cwaj. I dobra, znowu zrobimy sobie jakąś fajną tapetę, ale to tym razem w jakimś lepszym programie. I dobra, w programie o nazwie PaintNet. Takim mega fajnym programie. I dobra. Co trzeba zrobić? Trzeba sobie wejść w obrazy, zmień rozmiar i wstawiacie swoją rozdzielczość. A jak to sprawdzić, jeśli się nie wie? No to oczywiście wchodzimy sobie w ustawienia, system i tu macie rozdzielczość wyświetlacza. I swoją tam maksymalną dajecie, czyli u mnie 1920 na 1080. Jest dobra. I sobie ustawiacie tak jak chcecie. I na przykład, nie wiem, bierzecie sobie jakiś kolor, na przykład fioletowy, ale ja na przykład chcę taki ciemny fioletowy. I dobra, bierzecie sobie to wiadro. Robicie takie coś. Sobie na przykład dajecie ten sam kolor albo inny, ale na przykład jaśniejszy. Ale kurde, jaśniejszy na przykład. I dajecie sobie tutaj na 100. Nie wiem, tutaj na przykład na 35. Nie, to jest za dużo. Na przykład na 14. Nie, jestem za mały. No to 25, może być. I sobie rysujecie takie szlaczki. Kurde. Ale kwadratowe te szlaczki mi wychodzą się, nie wiem czemu. Ojdź. Może dlatego, że nagrywam. No ciekawe dlaczego. No. I dobra, jak sobie narysowaliście takie coś, to wchodzicie w efekty. Gdzie to teraz było? Wykrzywianie, krystalizacja. I sobie ustawiacie. Jakość maksymalna oczywiście. Sobie gdzieś, nie wiem, tyle na przykład ustawiacie. Albo tyle. Klikacie OK. No i co? Tak, macie gotową tapetę. No i dobra, klikacie zapisz jako, kurde. Zapiszecie tak, proszę bardzo, zapisz jakiegoś koloru, 32 bity. Okej. Możecie sobie zamknąć albo zminimalizować. No i tu jest wasza tapeta, piękna. I ustawię go do pulpitu. I proszę bardzo. Wasza tapeta jest gotowa. Czy to nie jest piękna tapeta? Chyba, że jeszcze możecie zrobić sobie takie coś. Na przykład, jak lubicie jeszcze chcecie ciemniejsze, no to na przykład sobie wchodzicie w dostosowywanie kolorów, jasność i kontrast. Nie, jasność sobie zmniejszacie. A to już będzie takie niebieskie. To chyba kontrast. Na przykład takie coś też można zrobić. Albo jak sobie już narysowaliście takie coś i na przykład wam się nie spodobał kolor, to wchodzicie odcień nasycenie i sobie zmieniacie. Na przykład na czerwony. Albo na taki właśnie, albo... Proszę bardzo. A tutaj jaki to jest? Nie, to są normalne te. Dajcie sobie na przykład taki, albo tutaj możecie sobie jasne zrobić, na przykład, albo ciemne, tutaj na przykład szary wyjdzie teraz. I na przykład chcecie, na przykład takie ciemniejsze, na przykład, albo takie jaśniejsze. Albo możecie sobie takie coś zrobić, albo takie coś, albo, proszę bardzo, takie coś.
I macie też taką tapetę. I sobie też zapisujecie. Też byle jak. Ja, żeby było. Okej. Na przykład sobie ustawiacie jako to pulpitu i macie inny kolor. No. Ej, ale to w sumie chyba fajnie, ładnie wygląda w sumie. No, w sumie ładnie. Dobra, to może sobie taki zostawię. Dobra, to w sumie to by było na tyle. To dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wchodźcie w opis i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, pa!